Witam kochani, dzisiaj zrobię paszteciki z farszem do ruskich pierogów. Ten, który robiliśmy w poprzednim wideo, jest pokazany przepis, ale było troszkę za gęste. Kochani, dodałam jedno jajko i wymieszałam, bo farsz był troszkę za gęsty. No teraz muszę sobie rozwałkować to ciasto, bo ja zawsze kupuję w takich tych kostkach. Są po dwie kostki w torebce, znaczy w opakowaniu. To muszę teraz sobie rozwałkować to. To rozwałkowałam, kroję teraz na pół. O, ale krzywo, koniec. Jedną odkładam połówkę, a na tą połówkę będę nakładała farsz. Muszę sobie zrobić taki, rączeczek taki, tak rozłożyć właśnie ten farsz. O, jeszcze więcej coś zmieścić. Tak w miarę, żeby to zawinąć, żeby nie było za dużo. Myślę, że będzie dobrze. No, dosyć dużo tego farszu nałożyłam. A na to, kochani, damy troszkę serka. Cheddar. Mamy dwa gatunki, to jest serek marmurkowy. Tak się u nas nazywa, marmurkowy, czyli dwa gatunki serka. Mam tutaj roztrzepane jajeczko. Posmaruję sobie ten właśnie jeden bok, żeby się lepiej skleił. No i teraz to muszę ładnie jakoś zawinąć. Ale wydaje mi się, że może za dużo dałam. A może nie. Ocenimy, za chwilę zobaczymy. Musimy skleić właśnie te boki. Boki skleimy. Przekręcamy. Trochę spłaszczymy. Tutaj nawet za mało jest na końcach, więc tak sobie zakleję to. I bierzemy ostry nóż. A mamy takie, i kroimy sobie paszteciki. Takie, o, kawałeczki. A, coś takiego. I układamy na razie to sobie na flaszkę. Tutaj, ale teraz to ja sobie posypię mąką, odrobinę mąki daję na spód, to się tak nie przykleją. I wszystkie układam. I tak zrobimy wszystkie sobie. W ten sposób właśnie. Kochani, zrobiliśmy tylko tyle, bo przecież nie zjemy więcej. Serka nam tam jeszcze tego farszu zostało, to znowu coś wymyślimy fajnego. Nawet taki fajny pomysł mi wpadł, no ale to pokażemy Wam w następnym wideo. Na razie kończymy te paszteciki. Smarujemy roztrzepanym jajeczkiem. Piekarnik się nagrzewa na 200 stopni i tak będziemy piekli około 20 minut. Tak, smarujemy jajeczkiem. Jeszcze może posypiemy sobie sezamem, co? Kochanie? Oczywiście. Tak. O, piekarnik się nagrzał. Sezam. Mamy dwukolorowy właśnie, czarno-biały. Posypiemy sezamem. Nie zaszkodzi. Doda tylko smaku i o aromatu. No i wkładamy do piekarnika na 20 minut. No i kochani, nasze paszteciki z farszem ruskim gotowe. Przestygną i będziemy próbować. Pięknie wyglądała, jak pachnie. No i kochani, nasze paszteciki z ruskim farszem przestygły. Pora, żeby spróbować. Zaczynamy, kochani. Który? Patrz, no, patrz. Pierwszy o, łapię ten. Ja tego z co mam. A tutaj mamy sobie taki sosik na bazie jogurtu z dodatkami. Takiego jednego, co ma więcej serka. Uwielbiam ser. Pasztecik. Z farszem. Ruskim. Ruskim? Na ruskie pierogi. Do ruskich pierogów. No, ale mi smakuje. Spróbujemy. Coś innego. Kochani, spróbujcie chociaż raz.
trochę inaczej, ale pycha. Dobre, powiem ci, że dobre. Pyszne. Z tym sosem? Pycha. Przepyszne. Kochani, próbujcie robić przeróżne wynalazki. Trzeba wymyślać. Właśnie. A na pewno wam posmakuje. A teraz bez sosu spróbuję. Trzymajcie się, dziękujemy za oglądanie. O, też pycha. I do następnego. Na razie. Dobra. Ale dobra.